Gdzie przydaje nam się rzut monetą? Rzucanie monetą jest oficjalną metodą rozstrzygania, która strona rozpoczyna mecz. Na przykład w piłce nożnej czy futbolu amerykańskim. Czy szanse obu drużyn są takie same? Rzucając monetą, możesz wyrzucić orła. Albo reszkę. Czy szanse na wyrzucenie orła i reszki są takie same? Jakie jest prawdopodobieństwo, że wypadnie orzeł? Orzeł to jest jeden przypadek z dwóch możliwych. Szansa, że wypadnie orzeł, jest jedna druga. To jakie jest prawdopodobieństwo, że wypadnie reszka? Reszka to także jeden przypadek z dwóch. Szansa, że wypadnie reszka, jest także równa. Jednej, drugiej. Takie rozumowanie możemy przedstawić za pomocą drzewka. Spójrz tutaj. Rzucamy monetą, może wypaść nam albo orzeł, albo reszka. Szanse są takie same, więc prawdopodobieństwo wyrzucenia orła jest równe jednej, drugiej, i prawdopodobieństwo wyrzucenia reszki także jest równe jednej, drugiej. Teraz rzucamy dwiema monetami. Jakie wyniki możemy otrzymać, gdy rzucamy dwa razy? Aby uporządkować sobie informacje w tym zadaniu, narysuję tabelkę. Tutaj będzie rzut pierwszą monetą. Mogłem wyrzucić albo orła, albo reszkę. Rzut drugą monetą wpiszę tutaj. Tutaj także mogłem wyrzucić albo orła, albo reszkę. W pierwszym i w drugim rzucie mogliśmy wyrzucić orła. Gdy na pierwszej monecie był orzeł, na drugiej mogła pojawić się reszka. Na pierwszej monecie mogłem trafić reszkę, a na drugiej orła. To jaki jest ostatni przypadek w tej tabelce? Że na obu monetach była reszka? O tutaj. Gdy rzucasz dwiema monetami, możesz otrzymać cztery różne wyniki. To teraz zadajmy sobie takie pytanie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wypadły dwa orły? Przypomnij sobie, jak obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia. Dzielimy przez siebie ilość interesujących nas wyników przez ilość wszystkich możliwych wyników. Teraz interesuje nas wyrzucenie dwóch orłów. Ile mamy takich wyników? Tylko jeden. O tutaj. A ile mamy wszystkich możliwych wyników? Są cztery. Gdy rzucasz dwiema monetami, prawdopodobieństwo, że wypadną dwa orły, jest równe jednej czwartej. Pokażę Ci teraz, w jaki inny sposób możesz poradzić sobie z takim zadaniem. Przed chwilą przygotowałem taką tabelkę. Gdy rzucaliśmy dwiema monetami, mogliśmy uzyskać cztery różne wyniki. Pokażę ci w jaki sposób przedstawić rzut dwoma monetami za pomocą drzewka. Jestem tutaj na początku mojego rzucania. Na pierwszej monecie mogę mieć albo orła, albo reszkę. Każdy z tych pól może wypaść z takim samym prawdopodobieństwem, równym połowie. To dopiero pierwszy rzut. Każdy z tych wyników może wypaść z takim samym prawdopodobieństwem. Teraz czas na drugi rzut. Popatrzmy tutaj. Za pierwszym razem wyrzuciłem orła. Za drugim mogłem wyrzucić albo orła, albo reszkę. Tutaj mam dwie gałęzie. Orzeł, orzeł i orzeł, reszka. A co jeśli za pierwszym razem wyrzuciłem reszkę? Na drugiej monecie może pojawić się albo orzeł, albo reszka. Tutaj mam kolejne dwie gałęzie. Na pierwszej monecie mamy reszkę na drugiej orła. Albo na pierwszej monecie mam reszkę i na drugiej monecie też mam reszkę. Drzewo ma cztery gałęzie, a każda gałąź przedstawia jeden z czterech możliwych wyników. Odpowiedzmy na takie pytania. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wypadnie tylko jeden orzeł? Zatrzymaj teraz film i spróbuj odpowiedzieć na to pytanie samodzielnie. Ile mamy interesujących nas przypadków? Mamy mieć tylko jednego orła. Czyli tutaj, albo tutaj. Razem mamy dwa takie wyniki. A wszystkich możliwych wyników były cztery. Prawdopodobieństwo to dwie czwarte. A jakie jest prawdopodobieństwo, że wypadnie co najmniej jedna reszka? Co najmniej jedna reszka. Oznacza, że potrzebujemy albo jedną, albo dwie reszki. Jedną reszkę mamy tutaj, a dwie reszki mamy tutaj. Razem mamy trzy wyniki, które spełniają warunki tego zadania. Trzy dzielimy przez liczbę wszystkich możliwych wyników, a tych było cztery. Prawdopodobieństwo, że wypadnie co najmniej jedna reszka, jest równe 3 czwartym. Na sam koniec zmierzymy się z takim problemem. Doświadczenie losowe polega na rzucie monetą i losowaniu jednej z trzech kul. Zastanówmy się teraz, ile jest wszystkich możliwych wyników tego doświadczenia. Na monecie możesz wyrzucić albo orła, albo reszkę. Zacznijmy od przypadku, gdzie wyrzuciliśmy orła. Po rzucie monetą następuje losowanie kuli. Mogliśmy wylosować kulę z numerem 1, kulę z numerem 2 albo kulę z numerem 3. Razem mamy trzy możliwości, ale na monecie mogliśmy wyrzucić reszkę. Po rzucie monetą musimy wylosować kulę. Jedną z trzech kul. Reszka plus jedynka, reszka plus dwójka i reszka plus trójka. To są wszystkie możliwe wyniki tego doświadczenia i jest ich sześć. Spróbuj zastanowić się nad odpowiedzią na to pytanie. Jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia reszki i wylosowania kuli z liczbą nieparzystą? Policzmy, ile mamy interesujących nas przypadków. Mamy wyrzucić reszkę i kulę z liczbą nieparzystą czyli albo z jedynką, albo z trójką. Razem mamy dwa interesujące nas wyniki, a wszystkich możliwych wyników tego doświadczenia jest sześć. Prawdopodobieństwo, że w tym doświadczeniu wyrzucisz reszkę i wylosujesz kulę z liczbą nieparzystą, to jest dwie szóste. W pojedynczym rzucie monetą, Orzeł i reszka wypadają z takim samym prawdopodobieństwem, równym jednej i drugiej. Przy dwóch rzutach monetą możesz otrzymać cztery różne wyniki. Obejrzyj pozostałe filmy o prawdopodobieństwie. I pamiętaj, zasubskrybuj nasz kanał.